Dzień dobry, witajcie. Sezon wyprzedażowy w pełni, więc przychodzę do Was z takim filmem. Może nie do końca mierzymy, bo pewnie zanim Wy go zobaczycie, to już tych rzeczy nie będzie. Może bardziej z holem, chociaż nie jestem pewna, czy wszystko z tego, co dziś zobaczycie, zostanie. Pierwszą rzecz już mam na sobie i w ogóle wszystkie ubrania, prawie wszystkie w tym filmie będą z Reserved. Pojawią się też dwie rzeczy z Lidla. Próbowałam upolować coś na Zarze, ale muszę Wam powiedzieć, że tam nie wszystkie modele mają pełną rozmiarówkę. I jeżeli jest coś fajnego w rozmiarze XL, to zazwyczaj wyprzedaje się to już, wiecie, w tym takim normalnym, regularnym, że tak powiem, sezonie, zanim się wyprzedaże zaczną. Nic ciekawego tam nie znalazłam, więc postawiłam właśnie na moje ukochane Reserved. Jeszcze polskie, czy już nie? Nie jestem w sumie pewna. Ale tak, tam jak zwykle się nie zawiodłam i coś znalazłam. I tak jak widzicie, pierwszą bluzeczkę mam na sobie. Ona ma tutaj takie szersze trochę te ramionka, powiedziałabym, że takie trochę nietoperzowate. I tutaj ma taką jeszcze białą podszewkę, żeby tak stanik nam tu z boku nie wystawał. Tutaj jest takie sobie omarszczonko, nie wiem, czy dobrze to widać. Wydaje mi się, że fajnie to wygląda. Mam tylko jeden problem, mimo że Andrzej mi pomoże. Czy twoim zdaniem ona mi się tu dobrze układa? Masz takie pachy duże. Ale pachy to chyba... duże. No to no. Chyba tak ma być, wiesz? No też mi się tak wydaje. Fajna jest, jest ta bluzka, okay. Podoba mi się. I jest miła, jeżeli chodzi o materiał. Ceny i rozmiary Andrzej wam napisze gdzieś. Będzie miał dużo roboty przy tym filmie, właśnie się do mnie szeroko uśmiecha. Andrzej, chcesz się pokazać widzom, jak jesteś szczęśliwy, że będziesz musiał to robić? Zostaje w tajemnicy taki swój wygląd teraz, ale nie no, ja to lubię. No, także, no co, przybieram się, idziemy do kolejnej rzeczy, będzie bardzo dużo koszulek, chyba praktycznie same koszulki. Tak mi się wydaje. Kolejna bluzeczka i już wiem, że jej nie zostawię, dlatego że o tu... Przy moich pelikanach jest mi tak... pelikanach? Tak, pelikanach. Przy moich pelikanach jest mi dosyć ciasno. Nie wiem czemu, wiecie co, w ogóle ostatnio z moim trenerem o tym rozmawialiśmy i powiedziałam na to bocianki. Nie wiem dlaczego, ale to są pelikany, także tak ustalone. Przy moich pelikanach jest mi tutaj ciasno i mam wrażenie, tak jak Andrzej mówi, że faktycznie tutaj mi się ten róg przez to trochę podnosi. I w ogóle nie mam zielonego pojęcia, w jakim kolorze jest ta bluzka, bo ona jest taka, nie wiem, jakaś... grafitowa? Andrzej tłumaczy, to jest granatowy. To jest granatowy? Tak, no właśnie tak. Byłam przekonana, szczerze mówiąc, że ona jest czarna, więc nie wiem, co poszło nie tak. Coś nie dopatrzyłam. Bo ja zazwyczaj, zresztą możecie to zaobserwować, nasze albo białe, albo czarne bluzki. Nie ma u mnie kolorów za dużo w szafie, chyba że w sukienkach. Także no właśnie tym razem też tak szukałam. No i mimo, że ogólnie ma miły materiał i taka wydaje się bardzo porządna w dotyku, to jest pewnie bawełna, tak obstawiam. I jest to dosyć, słuchajcie, tak, no 100%. I jest to taki gruby splot, więc myślę, że to byłaby naprawdę porządna bluzka. No ale no niestety, no... Nie dla mnie. Przebiorę się może. No i mam kolejną bluzkę. Tu od razu widać rozmiar, bo jest naklejka XL. Powiem wam, że ten materiał mi się kojarzy z taką męską żonobiką. Nie wiem dlaczego. Na pewno kojarzycie, o jaką bluzkę mi chodzi. Taką, co kiedyś się pod koszulę do garnitur zakładało. Zresztą chyba niektórzy dalej noszą. Nie jestem pewna. No, w każdym razie bardzo przyjemne to jest, uciągliwe i w ogóle to miałam na wstępie powiedzieć, zapomniałam, więc teraz powiem. Nie mam na sobie makijażu, bo masa tych rzeczy, które zamówiłam, ma ciasny dekolt, a nienawidzę jak przychodzą mi ubrania i są uwalone czyimś, wiecie, podkładem, makijażem, bo to się ściera jednak czasem jak wkładamy, więc żeby już sobie dzisiaj nie podkładać buzi papierem, to stwierdziłam, że przyjdę do Was taka w wersji naturalnej. No i co, Andrzej, co myślisz o tej bluzeczce? Bo ja tu nie mam lustra, więc się nie widzę. Gitara czy nie gitara? Spoko, taki zwykły t-shirt, no. No, dużo będzie zwykłych t-shirtów. To co, idziemy dalej, bo chyba nie ma o czym mówić. Jak tylko to założyłam przed chwilą, to Andrzej stwierdził, że wyglądam, jakbym miała na sobie kamizelkę ratunkową. I chyba trochę ma racji, w sensie ogólnie strasznie mi się podobały te koszulki. One tu mają poduszki, dlatego mają takie ładne ramiona. Ale wydaje mi się, że ta koszulka, jeżeli już bym ją miała nosić, chyba powinna być rozmiar większa, bo ona jest trochę aż za bardzo nietoperzowa. Rozmiar mniejsza chyba. A co powiedziałam? Większa? Z przyzwyczajenia. Mniejsza. Rozmiar mniejsza. Bo ja mam tutaj bardzo dużo miejsca. Bardzo. Jeszcze, no druga ja bym pewnie jeszcze w to weszła. Także, no nietrafiony zakup, a szkoda, bo tak mi się podobały te bluzki, że wzięłam aż trzy.
w różnych kolorach, więc może żeby was już nie zanudzać, żeby nie pokazywać wam tego samego, to teraz wam pokażę, że wzięłam sobie jeszcze taką w paski. Bardzo szerokie to jest. I mam też taką w wersji czarnej. I zaraz sobie może jeszcze, albo dobra, czarną przymierzę i zobaczymy, czy jak wsadzę ją w spodnie, to będzie wyglądała lepiej. To zaraz wracam. I mamy czarną, słuchajcie, i taka wsadzona w spodnie, lekko wypuszczona. Wydaje mi się, że prezentuje się dużo lepiej. Więc ja myślę, że te koszulki jeszcze już, wiecie, tak już poza filmem potem sobie powkładam w spodnie i zobaczę, jak to wygląda. W ogóle jak ją założyłam, to miałam takie wrażenie, może to jest kwestia optyki, miałam takie wrażenie, że ta jest mniejsza, ale to pewnie dlatego, że no białe jednak tak odbija to światło i bardziej widać, wydaje mi się, że kształt w białym niż w czarnym, więc tak. Ta mi się podoba, więc na pewno ją zostawię, jestem ciekawa właśnie jak przy takim wsadzeniu w spodnie potem zmieści się, sprawdzi się ta biała albo te w paski, zaraz dam wam znaka, a teraz przejdziemy chyba do koszul. No i jednak jeszcze bluzka, zanim koszulę. Taka, chociaż śmiona jest taka, coś ma w sobie trochę koszulowego. Ma bardzo fajne, szerokie tutaj rękawy, więc moje pelikany czują się bardzo swobodnie. Naprawdę jest mi tak fajnie i poza tym już czuję, że jak ten materiał tak lata przy skórze, to robi taki chłodek. Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć, ale na pewno wiecie, o co chodzi. To bardzo czuć w sukienkach, jak nam sukienka lata między nogami, robi taki powiew, to robi nam się chłodniej po prostu. Bardzo mi się podoba, powiem wam, że tutaj co prawda no, ten dekolt, ja nie lubię świecić biustem, nie uważam, żebym świeciła teraz, ale jakby był guzik ciut wyżej, ja bym się nie obraziła. Wydaje mi się, że mimo wszystko i tak wygląda to bardzo dobrze. Andrzeju, jak tobie się podoba? Super. To jest najlepsze z tego, co pokazałaś. No, taka jest fajna, luźna, bardzo taka tutaj zwiewna. Ona wydaje mi się, że ma chyba dłuższy tył, prawda? I trochę krótszy przód. Ale jest bardzo komfortowa, naprawdę ekstra, także to na pewno ze mną zostaje. I powiem wam od razu, że bluzka ta z poduszkami w paski out, ale to chyba dlatego, że te paski były pionowe, poziome były paski i chyba trochę za bardzo poszerzały to, jaka ta koszulka jest masywna, pokazywały to za bardzo. Więc do oddania, nad białą się jeszcze zastanowię, bo wsadzona w spodnie wyglądała tak nawet. Chociaż zobaczymy, no bo też nie ma co zostawiać tego na siłach, ale to zostanie z Katarzynką na 100%. I teraz element, słuchajcie, który jest lekkim rozczarowaniem. Nie chodzi mi o koszulę, bo koszula wydaje mi się, że wygląda fajnie. Ona ma tutaj takie rozcięcie, więc jakby ktoś chciał, to można ją sobie albo tutaj z przodu związać, albo po prostu wpuścić w spodnie i wydaje mi się, że też będzie spoko to wyglądało. Ja ogólnie lubię mieć rzeczy takie wypuszczone, bo wtedy jak wywali mi bębol, to nie widać. Takie złote rady Kasi. Ale rozczarowana jestem, słuchajcie, dlatego, że ja w koszyku miałam do kompletu spodnie. Tylko wiecie, jak w aplikacji dodajecie coś do koszyka, to wam się taki wyświetla komunikat, że dodanie do koszyka nie gwarantuje zakupu. No i ja nie zauważyłam, że jak dodałam to do koszyka, to w międzyczasie rozmiar moich spodni wziął i zniknął. No i kiszka. Bo te spodnie były w identycznym, jakby wiecie, wzorze, bo to nie jest gładkie, nie wiem, czy to widać na filmie, ale to ma takie cuśki, no. I w ogóle wygląda to super, Andrzej pewnie by powiedział, że ze spodniami wygląda to piżamowo, ale ja lubię takie piżamowe looki, bardzo mi się podoba ta moda na te sety tego typu w tym sezonie, zresztą w zeszłym sezonie się to już chyba zaczęło pojawiać. No i właśnie strasznie mi przykro, że nie ma tych spodni. Andrzej, bo jak będziemy dzisiaj w Ikei, to może podjedziemy do Janek. Jakby były, słuchajcie, spodnie, bo w ogóle tak, mam to w rozmiarze jakim? Wydaje mi się, że mniejszym niż zwykle, bo zawsze biorę XL-ki, a to jest chyba w rozmiarze mniejszym, czy nie? To jest w rozmiarze reserved. L. W rozmiarze reserved. No i tak sobie zastanawiam, bo te spodnie, które są do kompletu, to są takie te spodnie jak te zielone, które mam właśnie z Zary. Czyli takie w gumkę i bardzo luźne. I widzę, że L-ki są już nigdzie niedostępne i ciekawa jestem, czy wbiłabym dupę w M-kę. Spróbuję to zrobić, moi drodzy, spróbuję to zrobić. Jak podjedziemy dzisiaj do Janek, a te spodnie będą i będę wyglądała spoko, to sobie je dokupię. Sprawdzę to zaraz. A teraz przejdźmy do kolejnych koszul. I w ogóle oczywiście dawajcie mi znać, co sądzicie o tych rzeczach, które wam pokazuję, bo bardzo jestem ciekawa, czy coś wam się spodoba, czy waszym zdaniem wyglądam dobrze, czy nie, bo wiecie, tutaj Andrzejek za kamerką zawsze mi mówi, co myśli. Ja i tak robię, co chcę, ale chętnie posłucham. Ja myślę, że Kasia schudła i to znowu widać. Fajnie, super, no to prawda. Kolejna koszula, słuchajcie, tym razem powiedziałabym, że biała, ale ona nie jest do końca biała. Ona ma w sobie coś takiego ekry i dla porównania mogę wam pokazać, jak ten kolor wygląda przy tym kolorze. Wydaje mi się, że widać różnicę.
że ona jest taka lekko śmietankowa. Ja wiem, że to nie jest nic zachwycającego, powiedziałabym, że to jest taka koszula typowa biurowa vibe. Ale właśnie jak idę do pracy, ja lubię nosić spodnie, bo no po prostu jest mi tak wygodniej, jak wiecie, biegam sobie do metra, z metra do biura i tak dalej. I lubię właśnie do tego zakładać też koszulę, bo wtedy zawsze wyglądam trochę lepiej niż tak po menelsku w domu. A jednocześnie nie jeszcze aż tak sztywno, bo to tylko jeansy i koszula. Czujecie, o co mi chodzi? Że jestem taka na wpół formalna. Ja to lubię i myślę, że sobie tą koszulę zostawię właśnie jako coś takiego może nie do chodzenia na co dzień stricte, ale do pracy już owszem. Także dajcie znaka, co sądzicie. No i jak to ja na pewno ja to wsadzę w koszulę, znaczy nie w koszulę, w spodnie na pewno to wsadzę, bo zawsze wsadzam i tak sobie, wiecie, wyciągam, bluzuję trochę te rzeczy. Ale ma fajną długość, nie jest jakoś mocno tutaj opięta i co najważniejsze, to takie miłe guziki mi się nie rozjeżdżają. 10 kg chudsza czy grubsza, uwielbiam takie luźne rzeczy i tu mam takiego nietoperka, jak widzicie, to jest takie bardzo luźne. To już jest koszula właśnie z gatunku tych, których do pracy bym nie założyła, przez to, że jest po prostu krótka. No tutaj jednak jak podnoszę rączki czy coś, to ten brzuszek wychodzi. W pracy takich rzeczy pokazywać nie chcemy, przynajmniej ja bym nie chciała, w sumie co kto lubi. No w każdym razie to jest coś, co już prędzej bym założyła na wyjście ze znajomymi, właśnie tak, żeby się trochę odpicować. Wydaje mi się, że jakbym sobie zrobiła taki, wiecie, fajny makijaż i może strzeliła takie czerwone usta, to by to bardzo fajnie wyglądało. Andrzejku, jak ci się podoba? Spoko. Fajna, prawda? I w ogóle mega mi się podoba to, że ten guzik to jest taki świecący. On jest taki cute. A tu pod spodem, słuchajcie, żeby nie było, one są białe po prostu. Więc fajnie, bo się nie rzucają w oczy, a ten jest taki biżuteryjny i nawiązuje do tych kółeczek, które są tu dookoła. Bardzo takie rzeczy lubię, więc myślę, że to ze mną zostanie. I mam jeszcze jedną taką krótką koszulę, więc poczekajcie. To jest, słuchajcie, koszula o podobnym kroju. Wydaje mi się, że tutaj jest odrobinę dłuższa, więc założenie tego do pracy wydaje mi się, że można byłoby rozważyć. Może nie do jeansów, ale do tych zielonych spodni, które mam właśnie z takim wysokim jakby pasem w gumę tutaj. Myślę, że to już by przeszło. Bardzo mi się podoba to, że ten mankiet jest taki długi. Uważam, że ekstra to wygląda, naprawdę super sprawa i możecie zobaczyć, no ona nie ma takiego grubego materiału, ten materiał jest, powiedziałabym, że taki trochę lekko przeźroczysty, ale jest bardzo miły, lejący, obstawiam, że to już jest coś sztucznego pewnie, ale nie szkodzi, jest bardzo miła w dotyku i naprawdę mi się podoba i chyba też byłabym skłonna tą koszulę zostawić. Andrzeju, a ty co myślisz? Spoko. Tylko tyle? No w sensie to dzisiaj najładniejsza była ta niebieska i wszystkie inne są... I wszystkie inne są już B, rozumiem. No to jest takie normalne, tak jak ci powiedziałem, tamta jest 10 na 10, a reszta takie zwykłe, no 6, 7 na 10, nie? Okej, dobra, no to zmieńmy teraz temat, przejdźmy do sukienek. No i sukienka numer 1, taka czarna z takimi ażurowymi przeszyciami. Andrzej się bardzo uśmiecha. Andrzeju, dlaczego? Bo wyglądasz jak ta z Wednesday tego serialu. A no Wednesday po prostu. Mhm. No. Może trochę. Powiem wam, że kombinowałam przed chwilą w łazience, czy by może do tego nie dodać paska, ale przez to, że ona ma tutaj to przeszycie, to wydaje mi się, że nie ma to większego sensu. Tu mam jeszcze dosyć swobodnie, więc fajnie, że nie jest taka, wiecie, turbo ciasna. I pod tą sukienką skrywają się jeszcze spodenki. Zawsze zakładam spodenki, bo na pewno wiecie, o co chodzi, jakby uda nam się tutaj, jak jesteśmy przy kości, mocno w trakcie chodzenia ocierają. I ja mam sporo takich spodenek, spodenków. Mam sporo takich rzeczy, ale w kolorze czarnym. No i pojawia się problem, kiedy wiecie, chcę założyć sukienkę, która jest jasna, no bo nie mam nic beżowego, a nienawidzę, mam ich kilka sztuk, ale nienawidzę tych gumek takich, wiecie, takich opasek, które się zakłada na uda, dlatego że one mają takie to podszycie silikonowe, żeby wam nie zjeżdżały i ja mam jakąś taką skórę, która mi się od tego masakrycznie szybko odparza, więc te opaski na uda się w moim przypadku totalnie nie sprawdzają. Zdecydowanie bardziej właśnie wolę takie bajkery. Zamówiłam sobie je w dwóch rozmiarach, XL i L, bo nie wiedziałam, w które wejdę. Mam na sobie L-ki i są bardzo swobodne, w ogóle nie są takie, wiecie, mocno obciskające, nie kompresują wam tak tego ciała, ale to fajnie, bo dzięki temu jest w nich po prostu swobodnie. No i myślę, że jeszcze sobie zamówię jedną sztukę albo dwie, dlatego że takich spodenek właśnie
No nie mam po prostu, a jednak do białej sukienki, wiecie, to się aż tak nie rzuci w oczy, jak będę miała to pod spodem. Teraz przy czarnym może nie wygląda to wybitnie, ale zaraz zobaczycie, że do jasnej sukienki na pewno będzie się to prezentowało bardzo spoko. Zostawiamy Andrzeju, czy nie? No. To lecimy dalej. No i ostatnia rzecz z Reserved, sukienka, jak widzicie, taka raczej dłuższa niż krótsza, ale ja osobiście bardzo lubię takie kroje. Co prawda wiem, że jakby była 10 cm wyższa, to wyglądałabym w tym znacznie lepiej, ale jest jak jest i trzeba żyć z tym, co mamy. Jedyny minus, taki powiedziałabym lekko zauważalny, ona mogłaby być tutaj trochę bardziej precyzyjnie zszyta, bo mam wrażenie, że ten guzik tak skręca, ale to nie jest coś, co mi się jakoś bardzo mocno rzuca w oczy. Zapinana jest, słuchajcie, tutaj na suwaczek, jest taki drobny suwak i muszę wam powiedzieć, że o tutaj w biodrach, a w zasadzie nie, w talii, ona jest dosyć mocno dopasowana. Ona ma tą gumkę tutaj, ale ja mam tu jakoś bardzo dużo luzu, więc to nie jest tak, wiecie, jakbym teraz znowu przytyła za 3 kilo, to pewnie byłoby mi już niekomfortowo. Także to jest sukienka na teraz i na parę kilo mniej, tak bym powiedziała, ale bardzo mi się podoba. Ja w ogóle lubię paski i lubię takie długie rzeczy, więc myślę, że ją sobie zostawię. W ogóle ona tutaj nie jest szyta, także tutaj tak o! Może co nieco wyskoczyć, także moi drodzy, dobrze mieć spodenki pod spodem. Bardzo fajna jest, bardzo komfortowa. Tutaj znowu jakby w rękawach, w ramionach jest całkiem sporo miejsca. Taki ładny makiecik. Wiecie, inne są paseczki przyszyte i mi się to bardzo podoba, taki detal. Super, bardzo mi się podoba to marszczenie, no wszystko, jestem na tak. A jak jest mój, o tutaj, mężulo? Na wakacje w Grecji. Nie? Tak? No, tak wygląda. A do Włoch niekoniecznie? No nie, no bo Grecja to biało-niebieska flaga, tak pasuje. Okej. Okay. No dobrze, to na wakacje w Grecji. Co prawda my się w tym roku do Grecji nie wybieramy. No, ale wydaje mi się, że na chodzenie po ciepłej stolicy też styknie, co? Spoko. I to tyle, jeżeli chodzi o Reserved, ale jeszcze się z wami nie żegnam, dlatego że mam dwie rzeczy, które kupiłam w międzyczasie, a wam ich nie pokazywałam i są z Lidla i tak się składa, że też dorwałam je na promocji, także już idę po pierwszą. No i kolejna sukienka, słuchajcie, tym razem biały muślin, tak jak mówiłam, jest to propozycja z Lidla. Ja sobie do niej założyłam pasek i tutaj sobie ją trochę zbluzowałam, bo ta sukienka sama w sobie, jeżeli chodzi o swoją formę, tak mi się nie do końca podoba, jak na mnie leży. Te ramionczka tutaj są dosyć cienkie, więc no musicie się liczyć z tym, że jeżeli macie większy biust i macie szerokie ramionczka, a jeżeli macie większy biust, to powinniście mieć w staniku szerokie ramionczka. Jeżeli ktoś z was nie ma, to niech się wam teraz zapali lampka. No niestety będzie je widać, no ale jakby życie. Ja się tym jakoś specjalnie nie przejmuję. Dekolt w udeczkę taki to jest coś, co wydaje mi się, że dosyć rzadko wybieram. Zazwyczaj mam albo w dekolt V, albo takie coś mocno pod szyję. Ale no, bardzo fajny jest materiał. Jest taka przyjemna i przewiewna. Także no, mega mi się podobała. Jeszcze pokażę wam, jak wygląda, jak jest niezbluzowana. Po prostu z samym paskiem. Też mi się wydaje, że wygląda spoko. Ale jak się pozbędę tego paska, to ja mam wrażenie, że ona wygląda jak sukienka dla ciężarnej. Jakby z całym szacunkiem dla ciężarnych, nie chcę teraz nikogo urazić, tylko po prostu wydaje mi się, że ona jest taka luźna tutaj, że po prostu tylko brakuje, żebym taką piłkę miała z przodu. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Tak mi się to kojarzy, więc ja osobiście będę wnosić to na pewno z paseczkiem, ale gdyby ktoś lubił takie luźne, bardzo lejące kroje, no to ona taka w zasadzie jest. Bardzo fajna propozycja. No i przejdźmy teraz może do ostatniej już rzeczy z tego filmu. Dobra, no i ostatnia rzecz i jestem już wkurzona, żeby nie powiedzieć dobitniej, żeby Andrzej nie musiał wypikiwać, bo ja tą sukienkę już na sobie przyjrzałam już wcześniej. To jest sukienka z Lidla i ona już była wyprana i słuchajcie, magicznie w praniu stwierdziła, że straci po drodze kilka centymetrów, no bo w ogóle dlaczego nie, no nie? Jestem wściekła, bo strasznie mi się ten print podoba, jest przepiękny, ale jakbym wypięła stąd tą agrafkę, którą wbiłam tu na Hama, to widzielibyście wszystko, co mam do zaoferowania. Naprawdę jestem turbo zła, dlatego że dobra, tutaj jest ok, jakby zrobiło się ciaśniej w ramionach, bo te rękawki były takie bardziej luźne, one są teraz bardziej dopasowane, ale
Okej, to jest jeszcze jakby, to jest tak dopasowane, że spoko. Ona od początku, słuchajcie, miała niefortunnie, mam wrażenie, przyszyte guziki. Ja ogólnie uważam, że tu powinien być jeszcze jeden guzik, bo tak jak widzicie, jakby stąd dotąd, od jednego guzika do drugiego jest bardzo daleko, a to jest w takim miejscu, gdzie no jednak jakby ten biust nam się pokazuje i ja uważam, że tutaj powinno być coś jeszcze. Dlatego, że nawet jak... zanim się skurczyłam, no to jakby tutaj robiła się mi taka, wiecie, szpara. I to nie była szpara na takiej zasadzie, że ona mi się rozchodziła, bo miałam za mało miejsca, tylko to była właśnie szpara, która wynikała z tego, że odkąd dotąd było bardzo dużo wolnego miejsca. No i jakby wiecie, siłą rzeczy ten materiał się po prostu rozwarstwiał i ten stanik pod spodem było mi widać. No w tym momencie bez tej agrafki to w ogóle nie ma to żadnej racji bytu. Wygląda to dramatycznie. Oczywiście dałabym radę to spiąć tak, żeby tej agrafki nie było widać, no nie? Bo to jest jakby, wiecie, ten materiał jest tutaj podwójny, więc da się ją schować do środka. No ale jestem zła, bo kupiłam ją sobie, bardzo mi się podobała, w ogóle polowałam na nią w Lidlu, nie było jej w moim rozmiarze. W końcu ktoś musiał zwrócić ją w takim rozmiarze, jak ja potrzebowałam i kupiłam ją i w ogóle była świetna, a teraz jest beznadziejna. No i jestem zła, bo wychodzi na to, że mogłam zostawić sobie tą, która wtedy była za duża, którą oddałam, bo przecież jakby się skurczyła, to byłaby wtedy dobra. Jestem mega zła. I nie słyszałam jej suszarce, gdyby ktoś chciał o to zapytać. Była po prostu prana ze wszystkimi innymi rzeczami. Oczywiście w za dużej temperaturze, bo nawet to jest 30, ja prałam w 40, ale nie spodziewałam się, że się zbiegnie aż tak. A do suszarki nie była wkładana. Wisiała tak po prostu na wyszaku. No co chcesz powiedzieć? Mądrości Andrzeja. Skoro niektóre rzeczy można prać tylko w 30 stopni, a na dworze ostatnio było więcej niż 30, to nie można w tym wyjść na dwór? No właśnie. No właśnie. To jest fundamentalne pytanie. Nie, no powiem wam, że kurde, chciałam zostawić to na koniec odcinka, bo taka fajna jest ta sukienka i tak ładnie w niej wyglądałam, te cytrynki, to wszystko i po prostu taki zawał przed chwilą przeżyłam, no po prostu aż mnie nosi w środku. Beznadzieja Lidlu, beznadzieja. Nie robi się sukienek, które się tak mocno kurczą, chociaż to nie jest wina Lidla, tylko moja, bo uprałam ją, zobaczcie, po jej temperaturze. No i dobrze, tyle. Tyle z mojej złości i dajcie znać, czy wam też się tak zdarzyło, że przymierzyliście coś i wyglądało świetnie, a po praniu już niekoniecznie. Dajcie nam, a w zasadzie bardziej mi, znaka, co wam najbardziej się podobało z tych ciuchów, które na sobie zaprezentowałam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz właśnie, subskrypcję, możecie też kliknąć dzwoneczek. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa. Przychodzę do was, słuchajcie, mocno z przyszłości, ale byliśmy w Wiankach i co prawda nie było spodni w rozmiarze L, ogólnie one się już wyprzedały, ale były M-ki i w Wiankach nie było tych zielonych, ale były w innym kolorze i je przymierzyłam i stwierdziłam, że one są nawet okej. Dobra, przyznaję, że gdyby tu był rozmiar więcej, to pewnie miałabym, w sensie, mniej by mi przylegała do skóry ta gumka. Wiecie, o co chodzi? Bo teraz ona mi się ociupinkę, jakby wiecie, tak, że mnie wpija. Ale to w sumie może dobrze, bo dzięki temu się dobrze trzyma. Nie jest mi niekomfortowo, ale wydaje mi się, że w tych spodniach z Zary ta guma jakby mniej mnie ściaśnia. Nie zmienia to faktu, że mi się ta stylówka bardzo podoba. Andrzejowi niestety niekoniecznie. Andrzej twierdzi, że wyglądam szeroko jak w piżamie. Czy nie, no teraz ale... jak tak masz całość, to bluzka mi się mega podoba, nie? Spodnie? Nie wiem, no tak trochę plażowo bym to tak nazwał. Ale z drugiej strony teraz mamy wyjść i ja mówię, tak wyjdziesz do ludzi, o, ale będziesz tak oficjalny, więc tak w sumie do biura chyba też nie najgorzej, nie? No, myślę, że tak. Na pewno będzie to wygodne, bo jakby jest to przyjemny materiał. No, ja sobie to teraz związałam, tak o roboczo. Normalnie, gdyby ta koszula była tak wyciągnięta... No, wyglądasz, jakby teraz... cię z więźnia zabrali. To faktycznie wyglądam tak bardziej piżamowo, ale wydaje mi się, że albo nosiłabym to właśnie w ten sposób, czyli ze związaną bluzką, albo nosiłabym bluzkę osobno i spodnie osobno. Miałam się nad tym zastanowić, ale przed chwilą tak się sobie przyjrzałam w lustrze i stwierdziłam, że ten set jednak ze mną zostanie, bo ja się w nim czuję dobrze. I jeszcze do was wrócę, słuchajcie, z bluzką, z tymi poduszkami. Dlatego, że byłam w sklepie i okazało się, że znalazłam rozmiar bardziej odpowiedni dla siebie, także dajcie mi chwilę.
No i mamy bluzkę z poduszkami. Andrzejowi znowu wyglądam w tym dziwnie, ale mi się ten efekt podoba. Jest to coś takiego w sumie dla mnie nietypowego. Minusem tej bluzki jest to, że nie było jej w rozmiarze L, więc kupiłam M-kę i ona wydaje mi się, że leży dobrze. Ale ja bym wolała, żeby tu była trochę luźniejsza, bo jakbym się teraz najadła więcej obiadów... Weź daj spokój, tak wypychasz jakiegoś babcia. Jakbym się zjadła więcej obiadów, to widzicie, tutaj mi się taka fałdusia odznacza. Myślę, że w rozmiarze L nie byłoby tak tego widać, no ale ogólnie wygląda to dobrze. A ciekawe w sumie, jakby wyglądała, jakbym to wpuściła w spodnie. Będzie git, czy będę wyglądała jak Michelinek? Andrzej na mnie patrzy z takim niepokojem, słuchajcie, więc nie wiem, co tu się wydarza. Dobra, poczekajcie, ja się muszę w lustrze zobaczyć. Czy wiesz co, wygląda... Bardzo ci korpus skraca. O, teraz jak trochę wypuścisz, to jest lepiej. Jak masz to mocno tak włożone, no to masz długie nogi i bardzo krótki korpus, nie? No to potrzeba lustra, żeby się wystylizować. Ja zawsze tak wypuszczam, bo wtedy, słuchajcie, tutaj jest tak jakby więcej miejsca i nie rzuca się ten bębol tak w oczy. To jest dobry tip od Katarzyny, polecam bardzo. Naprawdę, zawsze tak robię. Jak już właśnie wpuszczam sobie coś w spodnie, to robię taką zakładkę, żeby tutaj, wiecie, tak było luźno i to wtedy odwraca uwagę od tego. Polecam, Katarzyna Borowska. Także tak, taki słuchajcie update, taka dogrywka do naszego filmu. To kupiłam nie wiem za ile, ale wszystko na pewno będziecie mieli w filmie przy tych poprzednich rzeczach, także tak. Powodzonka na tych wyprzedażach wam życzę w zakupach, ale ciężko jest tu polować fajne rzeczy, w sensie wszystko co fajne wyprzedaje się szybko, więc trzymam za was kciuki. Do zobaczenia w kolejnym filmie, pa pa!